kurczę, jak te Ursusy ciężkie, fajnie chodzą, te szóstki z turbinami, to jest po prostu, no kurde, muzyka dla uszu. Nie wiem jak wy, ale dla mnie nie ma ładniejszego głosu. Nawet John Deere się chowa. Te 16-14 z turbo doładowaniem, to jest po prostu, no ja nie wiem. Jedyne co wyszło chyba w tych Ursusach. Nie no, ogólnie, jeżeli ktoś miał od nowości traktor i dobrze go złożyli, to chyba to chodziło, no nie wiem. Ogólnie mało jest ludzi, którzy są posiadaczami od nowości tych Ursusów. Zawsze te Ursusy, te ciężkie serie, bynajmniej z 70 któregoś i 80 rocznika, one są zawsze, zazwyczaj były w posiadaniu spółek, PGR-ów, dlatego to wszystko jest zarżnięte, zajechane i stąd też taka opinia o tym Ursusie, że on jest do kitu i w ogóle wszystko się psuje. Są też przypadki, że ludzie kupili nowe Ursusy, od nowości mieli problemy z nimi, ale ja wam coś powiem, dzisiaj nawet nowy traktor się kupuje, John Deere'a czy New Hollanda, czy Case'a, z nim też są problemy, dlatego kurczę, ja od dziecka ogólnie chciałem mieć szóstkę Ursusa, od zawsze mi się ten dźwięk podobał, jak gdzieś tam sąsiedzi jeździli, to kurde, aż na drzewo się wskakiwało, żeby zobaczyć ten dźwięk, usłyszeć to, kurczę, za łebka to było coś niesamowitego. No, także tutaj to jest ogólnie, ja też trochę taka pipa jestem, bo u nas gospodarstwo jest duże i oni kiedyś orali praktycznie Ursusami. W pole wyjeżdżało 10 Ursusów, także GR Mokrzyn to by się chował i ten kanał mój to po prostu by wybuchł, jakbym takie filmiki robił, ale nie było czasu, bo już za dziecka już pomagałem w gospodarstwie, zaczynałem pracować i też tutaj taka odległość była 10 km, zawsze na te pola 15, nigdy się nie jeździło, albo się na rybki chodziło, albo w piłkę się grało i tak, nie było kiedy nawet, nie było pomysłu, żeby tu przyjechać film zrobić, no szkoda. Inaczej by to wyglądało, na pewno byłoby dużo wyświetleń, fajne filmy by były, fajna pamiątka by była, bo jednak te Ursusy w większych gospodarstwach po prostu wymierają, są wysprzedawane, wymieniają na nowy sprzęt, tutaj jeszcze jako tako tymi Ursusami jeżdżą. Co do orki, już nie orają Ursusami, bynajmniej ja nie widziałem, może dziś jakiś sporadycznie jeden Ursus coś wyjeżdża, orze. Z tego co ja widzę, to Ursusami tylko pryskają, rozsiewają nawozy, no i transport przede wszystkim. Beczka, przyczepy, wtedy to one spełniają funkcję w tym dużym gospodarstwie. A tak to ja nie widzę, żeby coś nimi uprawiali, czy cokolwiek robili. Nie wiem, może ja tego nie widzę, może coś jeszcze robią, no ale nie wydaje mi się. No, a ty, bidaczku, czwóreczko, widzisz? Szokuś cię nie lubi. Nie, Szokuś cię lubi, tylko szkoda, że nie masz 6 cylindrów, no. To byś był fajniejszy. Dobra, także trzymajcie się i idę nagrać coś z siewu trzecich dawek. No, taki odcinek dzisiaj mieszany. Trochę dawki widzieliście, trochę Ursusa udało się uchwycić w spółdzielni. Fanatycy Ursusa, jeżeli chodzi o dźwięk, na pewno się ucieszą, także no, idę coś nagrać tam, jak sieje nawóz i, ale nie ma co nagrywać, John Deere się chowa do tego sprzętu, ja wiem, serio, jeżeli chodzi o dźwięk, no. Dobra, Szoko, koniec o tych Ursusach, tego oglądania, bo teraz wszyscy zamiast oglądać vlogi, będą chcieli oglądać te Ursusy i będą mówić: Szoko, pojedź nagrać te Ursusy. No, teraz tak odniosę się ogólnie do tego, ile stosujemy tego nitromagu. Nitromag, chyba dobrze mówię, nie wiem, zaraz podejdę worki, pokażę. Ogólnie u nas pszenica dostała w tym roku 150 kg czystego azotu. Zaraz tak może się posypią komentarze, że to jest mało. No jak się policzy, tam chyba tona pszenicy potrzebuje 27-30 kg, a czystego składnika azotu na wyprodukowanie 1 tony ziarna. Czyli my daliśmy gdzieś na około 150 kg, 5,5 tony, dobrze mówię? Chyba tak, na 5,5 tony daliśmy, coś takiego. I teraz tak, tutaj stosujemy dawkę, chcielibyśmy dać 100 kg, więcej byśmy nie chcieli dać, bo ogólnie pszenica zredukowała, to i tak tak naprawdę ta dawka azotu, bo już zobaczcie, pszenica powoli się kłosi, już pochewki pękają, jest faza kłoszenia i tak naprawdę ten azot, co my teraz dajemy, on tak naprawdę nam spowoduje, że pszenica powinna trzymać parametry, troszkę na plon wpłynie, wiadomo,
ale to już nie jest decydująca faza, kiedy azot decyduje o plonie. Tutaj tylko teraz wpływamy na korzyść parametrów w naszych uprawach. I o, jedzie znowu szóstka i mówię, nie nagrywaj Ursusa, jak ona sama jedzie do mnie, to trzeba nagrać. I teraz tak, w tamtym roku daliśmy 190 kg chyba z kłosem na pszenicę. Pszenica sypała od 2 do 3 tony, od 2, 3 tony, 5 tam z haczykiem było na nie poszczególnych działkach, to był maks. I teraz ktoś powie, że z tamtego roku azot wypłukany jest, ale zaraz, zaraz, skąd może być wypłukany, jeżeli nie było opadów cały kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. I ten nawóz mamy i ja szacuję, że z tamtego roku zostało 50 kg azotu, a i teraz 150 plus 50 plus te 27 teraz co dajemy, mamy 227 plus w ziemi mamy w najgorszej działce 60 kg azotu do pobrania w roślinach, a w najlepszej ponad stówkę. I niech z tego, co jest w ziemi, 60-100 kg nam wyciągnie pszenica z 20 kg, to mamy 250 kg prawie azotu dla roślin. Także to jest bardzo dużo i ja nie widzę sensu, żeby to więcej dawać. A widzicie? Pozwoliłem sobie skorzystać z kalkulatora i policzyć mniej więcej 250 kg na 27, to wychodzi 9,25 tony ziarna pszenicy. No to jest takie przybliżenie, a ja wiem, że tego azotu w glebie jest dużo, dużo więcej do wykorzystania, bynajmniej na naszych działkach. Czyli potencjał plonowania przy dobrych warunkach, mamy jedzenia na 10 ton. Fosfor, potas jest, siarka dana w sulfanie, w kiwericie, dlatego wszystko jest i jedzenia jest w opór. Jeżeli ktoś mówi, że to jest mało, to niech daje sobie więcej. Ja nie będę dawał więcej, bo mamy to po prostu spraktykowane i tak całe życie się robi i kiedyś próbowaliśmy dawać więcej, to nic nie dawało kompletnie. Tyle, ile mamy wody, tyle mamy plonu. I mam tak cichutko wam powiem, nie? Tylko tak cichutko, wy jeszcze tego nie wiecie. Planuję zrobić, bo tam dużo osób się pyta, czy w żniwa będą vlogi. Jak myślicie? No pewnie, że będą. Ja to ogólnie chciałbym zrobić vlogi. O, coś brudna kamera. Ja to ogólnie chciałbym zrobić vlogi, taką serię żniwną. Cały lipiec, sierpień, ogólnie wrzesień, październik. Vlog codziennie. Ale ze względu na, jak się mówi, skutki uboczne, którymi mogę nazwać praca, nie będę w stanie tego codziennie wam publikować, ale jeżeli zmobilizujecie moją kobitę, to ja ją nauczę robić filmy. Tylko to będą vlogi nie pod muzykę. Vlogi pod muzykę byłyby przykładowo albo filmiki, jak ja po prostu gdzieś popada, coś się przedłuży, szybciej do domu się wróci, tam wieczorem można coś skleić dla was. Ale jeżeli byście chcieli takie vlogi z głowy, to ja proponuję napisać w komentarzu, żebyście zmobilizowali moją kobitę, bo ja mówię, że ona będzie robić. Ona mówi, że nie będzie robić. Ja mówię, że będziesz robić. I tak w kółko się kłócimy, nie? To wy jako widzowie zmobilizujcie moją kobietę, aby po prostu robiła te vlogi. Pracuję do 15, w poniedziałku do piątku, także takie ogólnie jak ja to robię, zajmuje mi te przycięcie w AVI Demux, coś takiego mam program, tylko przycinam, robię cięcia, wrzucam klipy, to zajmuje mi dosłownie, no wiadomo, jak ten vlog trwa 15 minut, do pół godziny jest zrobione, no bo muszę, jak nagrywam, nie jestem pewny, czy gdzieś nie popełnię jakieś gafy. Gafy wychodzą i będą wychodzić, bo to jest nieuniknione, żeby po prostu robiła mi filmy i by codziennie w żniwa wstawiała vloga, jak mówicie. Chcecie, nie chcecie, jeżeli chcecie, to zmobilizujcie moją kobietę w komentarzach i ja wiem, że ją przekonacie, bo ja jej nie mogę przekonać, może jakoś to, ale to już jest czas, żeby po prostu spróbowała robić te filmy. Ja bym bardzo z tego się cieszył, bo jak już zacząłem te robić vlogi, to po prostu je będę robił, będą częściej, rzadziej, no jak czas pozwoli, tak? Zawsze są jakieś mniej ważne rzeczy, dlatego na razie jestem z wami praktycznie codziennie i chciałbym, żeby tak pozostało.
oglądalność cały czas wzrasta, zainteresowanie moim kanałem poprzez ludzi też wzrasta. No, subskrybentów przybywa, wyświetleń przybywa i to naprawdę to jest coś, co cieszy człowieka, bo to jest takie dążenie do czegoś tak jak w gospodarce. Miałem 14 tysięcy subskrypcji, mam już ponad 30 tysięcy i to cały czas rośnie i to jest fajne. Tak jak kiedyś pamiętam w gry się grało i wbijało się level, tak? No po coś się grało i tak samo tutaj po coś się robi. Te filmy, kanał prowadzę praktycznie jako, może nie pierwszy, ale jako nieliczny z pierwszych youtuberów jestem, który jestem do dzisiaj praktycznie. I po prostu gdzieś to tak w głowie zawsze taka, to była część życia, pasja, te filmy, robienie tych filmików, uwiecznianie tego, co się robi, jak się zmienia gospodarstwo na przełomie lat. Dlatego teraz też chciałbym to robić. No i co? No i to tak wygląda, nie ukrywam, są z tego jakieś korzyści materialne, ale to nie są duże, jak wy myślicie, że w tysiącach. To jest naprawdę mały zarobek, mimo tych reklam w moich filmach. No ale jak to się mówi, skoro się już coś robi, no to ja nie widzę problemu, żeby tam wrzucić tych reklam. Wszyscy mówią, że jest dużo. Ale w telewizji jest dużo więcej reklam i dlaczego ja miałbym być poszkodowany? Nie to, żebym teraz się tłumaczył, tylko po prostu to nie są duże pieniądze, ludzie, jak wy myślicie, ale są, tak? Są, jest rodzina do utrzymania, są kredyty, chcę zakupić drona i po prostu wszystkie pieniądze, które zarabiam z YouTube'a, na razie wkładam sprzęt do nagrywania. Kupiłem GoPro, jeszcze mi się nawet nie zwróciło. Jeszcze, niektórzy pomyślą, no co za pajac sobie myśli, że co, kokosy zrobi. No tak to wygląda. Teraz mam w planie kupić drona, zbieram na drona, dron kosztuje taki lepszy około 4-5 tysięcy, piątkę trzeba położyć, bo jedni mówią też, kup sobie szoko drona takiego za 2 Marvika, żeby nauczyć się latać, ale ja chyba wolę od razu kupić coś dużego, dobrego, żeby to jak przyjdzie wiatr, żeby nagrać film, a nie dzisiaj nie nagram, bo wiatr wieje i cały dron będzie o tak o latał. Nie w tym rzecz, najlepiej jest kupić od razu dobrą maszynę do latania i po prostu, nie jak tu mamy pole, o widzicie, są druty, to tu nie latamy. Albo jak są drzewa, to gdzieś latamy na środku pola, albo jak linie wysokiego napięcia, to tam nie latamy, tam już trzeba naprawdę już mieć jakiś staż odbyty no, na lataniu dronem, a nie, że kupię sobie drona i od razu, dobra, tu w drzewa go odpalam i lecę. No nie, no nie o to chodzi, są pola, że są czyste, są bez słupów, bez żadnych drutów, bez drzew, są takie pola, na takich polach na pewno bym się uczył i bym nagrywał te filmy. I na pewno też fajna perspektywa, już jakiś czas temu myślałem, no ale nie ma kasy na drona, a jakoś tak ze swojej kasy to też nigdy nie ma, jest dom do utrzymania, 2 samochody i te pieniądze, jest dziecko i to gdzieś się wszystko, no, ucieka, tak? Brakuje, żeby gdzieś tego drona kupić. No i co? No, co mówiłem? Coś o dronie. No nie wiem, dobra. Coś mówiłem? Nie, zapomniałem, widzicie, sklerotyk. A jednak pomyłka co do wysiewanej dawki, to nie jest 100 kg. Zdecydowaliśmy jednak, że dajemy troszkę więcej, 130 kg, żeby ponad te 30 kg azotu dostała pszenica. Tak zdecydowaliśmy, dlatego poprawiam się. Było dogadywane 100 kg na początku dnia, a w trakcie brat zadzwonił, powiedział, żeby dawać 130 kg i dajemy 130 kg, dlatego no, poprawiam mój błąd, także dobra, ja się dzisiaj z wami żegnam, także subskrybujcie kanał. Daj łapkę w górę i napisz coś ciekawego w komentarzu, żeby było co poczytać przed snem. No, także albo do rannej kawki. Na razie, cześć, piąteczka. Tsz.